Siema! Kolejny piękny, słoneczny dzień. A co my tu mamy? Co my tu mamy? A to oznacza, że zaraz polatamy. This year's felt like seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun always raging, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are his child, and don't you forget. He put that hunger in your heart, he put that fire in your soul. His love is the reason. Uwaga, macie szansę zgadnąć, z jakiego miejsca będzie ujęcie. Czuję, że macie duże szanse, żeby trafić. Jest takie sztosne ciasteczko, jeju, taki budynio z tym, no po prostu... Wiecie, nie myślę, że tak łatwo się zmotywować, nam też czasami jest ciężko, widząc takie słońce, bez żadnej chmurki, baseny, wodę. Ale po 5 kilometrach z reguły przechodzi. I się nie żałuję. Jedziemy wybrzeżem. Dzisiaj będzie się lało, pot. Jest taka lampa, że... Wow, do zaba. Dzisiaj każdy swoim tempem. Ale czas i tak był zły. Znowu w górę do przodu. Podjazd od Tossy de Mar. Jeden z lepszych tutaj. Fajowy. I tu punkt widokowy. Mamy dalej. O, dzisiaj widoki z podjazdu na Sangrał powinny być zdecydowanie lepsze niż pierwszego dnia, gdzie tutaj mieliśmy mgiełkę. O, jest epicko. Nie wiem, czy ta kamerka to oddaje, ale musicie uwierzyć. I zjechałem sobie w drugą stronę Sangrał, na północ. I teraz wyjeżdżamy. To co zjechaliśmy. Opalanko. Nie wiem, czy Asia też tutaj zjedzie, bo sama nie była zdecydowana, ale tyle możliwości, że na pewno będzie zadowolona. Ciepło, o, ciepło. No coś pięknego. Jadę do Saint-Feu uzupełnić wodę w sumie i dokończyć ten coast ride, moim zdaniem najładniejszy w Europie. W sumie mało tych coast ride'ów było, ale tak słyszałem, że to podobno najładniejszy. No to już pełne wakacje. Ktoś się nawet przekonał do strakowej wody. Nie przekonałam się, robię to rozsądku, żeby się nie odwrócili. Wracamy, 2 godziny przejechane. 2 godziny, co tu? 55 km, 1200 w górę. Kann man leben, czyli można żyć.
zmieniłem jeszcze Asię, proszę Państwa. O, wjeżdżamy do hotelu, pokażemy. Nią, nią, nią. Tak pod górę, na koniec. Jakiś basen już czeka. Także u mnie 90, 1900 w górę, najpiękniejszym rollercoasterem, coast ride'em, jaki istnieje. A ty? Co ty tu robisz? Ja wyjęłam cieczę. I oni wtedy tacy zdziwieni trochę. Patrzcie, no, wjadę czy nie wjadę? Nie no, nie robimy siary. Twój talerz składa się z... Głównie makaronu. Burczak, to jest jakieś warzywko z szpinak, brokułka. Tu jest podobno jakiś ser. No a tu takie szparagi, awokado jest zdrowe. A u mnie grillowana rybka, do tego cytrynka, makaron, buraczki, grillowana cukinia, pomidor. Są takie rzeczy, których się nie zapomina, nie? Na przykład, nieważne jak długo nie pływasz, to i tak tego nie zapomnisz. Tak samo jazda na nartach. No rower to wiadomo. A staniesz na rękach? Nie. Nie uwierzycie, co tu się dzieje. No bo cały parking jest zajęty, jedziemy do kościoła autem. I sobie nam się kartkę na tym miejscu, że tu jest rezerwacja i nikt tu nie stanie. No, właśnie. Typowy Polak. Pomodlone. Idziemy na ostatnia kolacja. Ostatnia kolacja. Nie. Dlaczego? Ale jest. Dlaczego? Jest przypuszczenie, że będzie pewna dobra rzecz, na którą tak, czekamy. Może przypłynie. Może przypłynie. Jak przypłynie, to wam powiem. A jak nie, to spuścimy na to kurtynę milczenia. I podjeżdżamy. I tutaj co się zajęte. Wydarzyło? Zajęte. Mówiłeś, że wolne. A karteczka jest? Pewnie ktoś wziął i dlatego zaraz sprawdzimy. Ale tu jest na szczęście. Zdradzę wam coś w sekrecie. Krzychowali dzisiaj wszystkie łososie. Bo to o łososia chodzi. Ale ci. Moi drodzy, on przypłynął prosto z wód i oceanu. Przypłynął łosoś. To jest najlepszy łosoś na świecie. A ja tu widzę, że łosoś wziął ze sobą kolegów. Koleżanki. Koleżanki w komplecie. Ja dzisiaj menu jedno, stałe, bez zmian. Łosoś plus marchewka. A idź. No, już takich 12 zjadłem. Ziemniory. Śląska pomba ze wsi. Ziemnior z zupą czosnkową. Pyszny jesteś ziemniak. Nie no, dobre są. Też próbowałem, przyznaję. Ogólnie to mit, że ziemniaki są niezdrowe. Są zdrowe, no tylko no, zapchają i tak brzuszek jest szybko pełny. A tutaj szybko pełny brzuszek nie jest dobry.